Czy wsiadłbyś bliskimi do samolotu, który ma 10% szans na to, że się zepsuje? W tej chwili mamy znacznie większe szanse zepsuć system podtrzymywania życia na naszej planecie. Mamy znacznie gorszą sytuację niż związaną z tym samolotem. To jest naprawdę ostatni moment, żeby zacząć działać. Wydaje nam się, że ten świat jest wielki, ale nasze emisje też są wielkie. Rosną coraz szybciej, wykładniczo, podwajając się co 30 lat. Ludzkość emituje prawie 40 miliardów ton dwutlenku węgla co roku. I my musimy to o połowę zredukować w ciągu 10 lat i do zera w ciągu lat 30. Jak to zrobić? Czasem ludzie są na mnie wściekli i mówią: myśmy długo na to pracowali. To jest nasz styl życia. Nie da się żyć inaczej. Ja jem wegańskie jedzenie, to mogę sobie polecieć na wakacje do Meksyku. Ja jem wegańskie jedzenie, to mogę sobie polecieć na wakacje do Rio de Janeiro. Ja całe życie marzyłam o takim samochodzie. A ja im mówię, że spełnienie takich marzeń zabija. Słyszę od ludzi, że nic się nie da z tym zrobić, bo ludzie są jacy są i w zasadzie to jest koniec. Ale to nie jest prawda, bo przecież mamy świadomość, mamy wolny wybór, możemy to zrobić. Jest taka znana analogia z żabą w podgrzewanej wodzie. Żaba nie rozumie, że pod garnkiem płonie ogień, ale my mamy rozum i możemy ten ogień zgasić. My wszyscy musimy się zmienić. To nie jest tak, że ja się zmienię i rozwiążę problem. Mamy tę cywilizację węglową, tak? Otworzyliśmy tę puszkę Pandory i staliśmy się uzależnieni, jak od narkotyku. Wydaje nam się, że jak odstawimy narkotyk, to świat się skończy. A my po prostu odstawimy narkotyk, który nas zabija. Musimy teraz przejść na odwyk. To będzie bolesne. Każdy się tego boi. Ale alternatywą jest ból jeszcze większy. Ta skala problemu nas przeraża. My nie chcemy się tym zajmować, bo jest za duże. I ludzie uciekają od niego, zaprzeczają, bo wydaje im się, że chowanie głowy w piasek to jest rozwiązanie. Bo naszej wyobraźni trudno sobie z tym poradzić. Ale mamy narzędzia, żeby sobie poradzić. Jest nauka, technika, organizacja społeczna, tylko brakuje nam wyobraźni, żeby zastosować te narzędzia. No to użyjmy rozumu, bądźmy odważniejsi, stawmy czoła wyzwaniu. Zniszczyliśmy ogromny kawał biosfery. Oczywiście, gdy było nas mało, wycinaliśmy kawałek i żyliśmy z tego, co wycięliśmy, a reszta mogła się odnowić. Ale teraz jest nas dużo. Wycięliśmy bezmyślnie więcej, niż się odradza. Aby przeżyć, musimy to, co zostało z biosfery, podwoić. Oddać pół świata naturze i żyć na drugiej połowie. Jak to zrobić? Musimy przestać emitować dwutlenek węgla, to znaczy zmienić sposób działania cywilizacji, dostarczać energię w inny sposób. I musimy oszczędniej wykorzystywać tę energię, bo zużywamy ją bez sensu. Wszystko, co w tej chwili zaczynamy robić i budować, powinno być bezemisyjne. Te wszystkie rzeczy będą trwały. Mamy przedziwny system, który opodatkowuje pracę. Z drugiej strony nie jest opodatkowane użycie środowiska. Im więcej pracujesz, im więcej zarabiasz, tym więcej podatku zapłacisz. Ale to, że więcej zużywasz środowiska, nie ma żadnego wpływu na twój portfel. A przecież to właśnie ci, co najwięcej zużywają środowisko, powinni płacić najwięcej, bo zużywają wspólne dobro. Musimy działać szybko, musimy podwoić biosferę i musimy ściąć emisję. I to jest jedyna droga w przyszłość. Nie podążymy nią, to przyszłości nie będzie. Ale cały czas możliwa jest przyszłość z wodą, z jedzeniem, ze służbą zdrowia, z mieszkaniami, ze wszystkim, co nam jest potrzebne do tego, żeby żyć zdrowo i szczęśliwie. I tej przyszłości żądajmy od rządzących. To wszystko przed nami, to wszystko w granicach możliwości. Do tego nie jest potrzebny nowy SUV, nowe megalotnisko. Do tego potrzebna jest zmiana tego, jak działamy. Każdy z nas może coś zrobić. Oszczędniej prowadzić samochód, rzadziej jeździć daleko, kompostować odpadki, sortować śmieci, jeść mniej mięsa, używać mniej energii, wody, kupować tylko trwałe dobra. Każdy z nas to może. Już tu i teraz. To nie wystarczy, ale to pomoże, więc pomóżmy. I żądajmy przyszłości od rządzących. To jest w tej chwili nasze zadanie. Każdy z nas.